Szanowni Państwo, witamy Was serdecznie w piątym dniu 8 Festiwalu imienia Zygmunta Haupta. Ten czas spędzamy wspólnie, mamy tą przyjemność z Wami wspólnie spędzać w historycznej siedzibie Gorlickiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKU. Piąty dzień jest jednocześnie jego ostatnim dniem. Przed nami bardzo napięty program. Rozpoczniemy spotkaniem autorskim. Będzie ich dzisiaj cztery. Jedno będzie tematyczne, poświęcone tłumaczeniom literatury ukraińskiej, ale to później. A wystartujemy spotkaniem autorskim. Są już z nami, znaczy bohaterka naszego pierwszego spotkania i pani Justyna Sobolewska, która poprowadzi to spotkanie. A jest z nami pani Natalia Śniadanko. Serdecznie przywitajmy obie panie. Dzisiejszy dzień zakończy się tradycyjnie czytaniem prozy. Tym razem będzie to czytanie w interpretacji Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowicza. Na to spotkanie serdecznie Państwa zapraszamy po 21. Jest z nami również pan Bogusław Salej, jest tłumaczem, który miał symultanicznie tłumaczyć spotkanie. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby, ale gdyby ktoś z Państwa odczuł taką potrzebę, chciał zadać pytanie, to pan pomoże i jest w stanie cały czas tutaj reagować na konieczność tłumaczenia. Jeszcze z ważnych informacji, to spotkanie oraz spotkanie z Jurijem Andruchowiczem o 20 są organizowane we współpracy z GT Instytut w ramach kompleksowego pakietu działań, na które niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznacza środki z budżetu uzupełniającego na rok 2022 w celu złagodzenia skutków rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Szanowni Państwo, przed nami bardzo międzynarodowa niedziela. Zaczynamy. Dzień dobry Państwu, witam w niedzielę. Właśnie to jest taka piękna niedziela, ale Państwo zamiast iść na spacer są tutaj. Bardzo jest nam miło z tego powodu. Natalia Śniadanko wydawała w Polsce wcześniej jako Natalka Śniadanko i tych książek Twoich, tu już jest, jesteś dalej Natalką Śniadanko, tak. Tych książek jest całkiem sporo. Kolekcja namiętności. To była taka bardzo głośna książka, pierwsza twoja książka, która wyszła po polsku, to był 2004 rok. Dużo było spotkań, no rzeczywiście myśmy się wtedy też poznały przy okazji kolekcji namiętności. Też był taki specyficzny rok. Tak, to był taki specyficzny rok, ważny. Potem wiedziałam, że tu się potknę. Ahatangel. Dzięki. Kolejna książka. Lubczyk na poddaszu i Frau Miller nie zamierza płacić więcej. I teraz dostajemy po przerwie wielką powieść, Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma. No nie było aż takiej dużej przerwy, 2 lata tylko. 2 lata, no tak, tak, to rzeczywiście, tak mi się wydawało. Ale w międzyczasie tłumaczyłaś też i polską literaturę, Miłosza, Brzechwę, Iwaszkiewicza i bardzo dużo niemieckiej literatury na ukraiński. Widziałam, że tłumaczyłaś na przykład Kawkę między innymi. No i też rosyjskojęzyczną literaturę na ukraiński. Nie, aż tak. Raz w życiu przetłumaczyłam Kurkowa. Ach, to jest ten rosyjski. Kurkow, czyli bardzo ważny pisarz ukraiński. On jest prezesem pen klubu ukraińskiego. Po prostu pisze po rosyjsku, ale jest pisarzem ukraińskim. Ale tak naprawdę nie tłumaczyłam literatury rosyjskiej na ukraińskiej. No bo nie było takiej tradycji, nie było takiej potrzeby. To zaczęliśmy od parę lat chyba mówić, że raczej powinniśmy dla pokoleń, które już nie będą zrusyfikowane. No ale jest dużo tłumaczy, więc nie muszę. Wiesz, zacznijmy od tego momentu, gdzie byłaś, kiedy wybuchła wojna, bo to jest istotne pytanie. To jest takie słowo Boże w niedzielę, nie? Że zawsze muszę na to odpowiadać. Właśnie przypadkowo to się u nas wszystko złożyło, bo
Nie planowaliśmy wyjeżdżać z Ukrainy na wypadek wojny, ale jak był jakiś taki ostatni weekend przed wojną i akurat była taka sytuacja, kiedy wszyscy, czy prawie wszyscy już uważali, że może znowu przeszło. To był taki, taka ulga duża, bo była zapowiadana już parę razy ta wojna. I ja byłam jakoś tak już przyzwyczajona, że każdą środę o 5 rano dzwoniła do mnie radio niemieckie i pierwsze pytanie, które było jeszcze przed początkiem rozmowy, czy pani do tej pory jest we Lwowie? Kiedy zamierza pani wyjeżdżać? To po prostu nie było żadnych wątpliwości z ich strony. No my wcale nie zamierzaliśmy tego, ale stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie po prostu spędzić weekend w Krakowie do znajomych, żeby jakoś trochę odpocząć od tego czekania na wojnę. No i zupełnie przypadkowo na granicy polskiej się okazało, że mój syn jest szczepiony jakąś złą szczepionką, czyli nieuznawaną na terenie Polski. Był już z tą szczepionką na terenach Unii, w Grecji, gdzie w Austrii wszystko było ok, ale pilny celnik polski powiedział, że z taką szczepionką to w Polsce nie wolno i po prostu zmusił nas do kwarantanny. No i tak najpierw sobie lekceważyliśmy, bo u nas kwarantanna się kończy po prostu testem, że można zrobić następnego dnia ten test i nie było żadnych problemów. Natomiast w Polsce to było jakoś bardzo poważnie odbierane i też było dosyć drogie złamanie tej kwarantanny. W związku z czym właśnie z ostatniego weekendu przed wojną zostaliśmy skazani na tydzień pobytu w Krakowie. Mój mąż wrócił jeszcze właśnie we wtorek, w czwartek wybuchła wojna. No a my zostaliśmy w tej kwarantannie, no i tak, i obudziliśmy się w czwartek i właśnie jeszcze w środę, ostatni wieczór przed tym, jak wybuchła wojna, stwierdziliśmy z koleżanką, że pójdziemy sobie do kina i wybraliśmy sobie kino Kijów w Krakowie, tam zobaczyliśmy Almodovara ostatniego, no i tak, i potem już było jak było. No i stwierdziliśmy, że nie wracamy. Dostałam propozycję, najpierw dostałam propozycję od znajomych tłumaczy, no bo tłumaczy są taką grupą, że się wspierają na całym świecie. I jeszcze w środę wieczorem dostałam maila od takiej koleżanki z Budapesztu, która tłumaczy niemiecką literaturę na węgierski. I napisała, że ona właśnie jedzie na miesiąc do Niemiec i zostawia mieszkanie puste w Budapeszcie, czy nie chce tam przyjechać, po prostu spędzić ten miesiąc na Węgrzech. No i właśnie w czwartek jej odpisałam, że przyjadę. Przyjechaliśmy tam z dziećmi. Byliśmy najpierw tam, a potem dostałam taką propozycję z Niemiec, od archiwum literackiego. Jest takie malutkie miasteczko na południu Niemiec, nazywa się Marbach. Nikt o nim nie wie, bo tam mieszka 18 tysięcy osób i specjalnie żadnej atrakcji, ale jest największe w Niemczech i chyba w Europie Zachodniej archiwum literackie. Jest po prostu olbrzymie. I właśnie oni stwierdzili, że teraz będą, no czyli tak jakaś pierwsza edycja tego stypendium Artist in Residence, że to ma być ktoś z Ukrainy. No i dostałam tam propozycję pojechać. No i tak teraz tam mieszkamy. W tym Marbach chodzę do pracy, tam do tego archiwum. No i jest to jakby takie trochę schizofreniczny, bo mieszkam w takim absolutnie idylicznym, szwabskim miasteczku, zupełnie daleko, nie tylko od wojny, a nawet od jakiejś tam turbulencji dużego miasta. No i dopiero, że otwieram telefon lub laptop, no to okazuje się w zupełnie innej rzeczywistości. No i tak to już trwa od pół roku, no i dłużej. No a twój mąż został i jest... No jest na froncie. No on wrócił i od razu w pierwszych dniach się zapisał dobrowolnie. No i teraz to jest oczywiście też jeszcze inna praca, taka codzienna, bo wojna sama się nie zrobi. Trzeba to wszystko zabezpieczyć, zorganizować. No a z drugiej strony też, gdybym była w Polsce, to miałbym tylko wojnę na Ukrainie, a w Niemczech to mam jeszcze
wojnę informacyjną, bo jest to kraj specyficzny i bardzo dużo jest Niemców, które właśnie próbują przekonać Ukrainę, że trzeba rozmawiać z Rosjanami, że trzeba zrozumieć Rosjan i tak dalej. Jest nawet specyficzny taki termin, nazywa się Putin-Versteher. To tak nazywają tych Niemców, które próbują zrozumieć Putina. No i dopóki oni jeszcze sami próbowali, no to mi tak nie przeszkadzało, ale często też próbują nas zmuszać do tego i właśnie cały czas też muszę pilnować, na jakie spotkanie jestem zapraszana, kogo jeszcze zapraszają, jakie rozmowy planują. Jest to bardzo dużo pracy i chciałabym ten czas spędzać jakoś korzystniej. No ale z drugiej strony jest to też dyplomacja kulturalna, którą już od lat jesteśmy przyzwyczajeni do zrobienia. No i teraz jest szczególnie trudna i może nawet szczególnie potrzebna. Także robię też to. No ta książka wyszła po niemiecku w 2017 roku. Nie, po ukraińsku. Po ukraińsku. A po niemiecku rok temu. Rok temu, czyli ona też jest takim no, zaczynem rozmowy, prawda? O niej opowiadasz, czyli opowiadasz o ukraińskiej historii. Ta książka jest właśnie bardzo, nadaje się teraz do tego momentu, bo ona się ukazała w marcu zeszłego roku i to też był taki moment, kiedy właśnie też było nie wiadomo, czy Putin wkroczy na Ukrainę, czy nie. Też stała armia rosyjska na granicy. I ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, bo właśnie książka była świeżo wydana. Jeszcze była kwarantanna w Wiedniu, byłam wtedy. Przyjechałam do Wiednia specjalnie, żeby promocję jakąś zrobić, co okazało się niemożliwe, bo było wszystko zamknięte łącznie z księgarniami. Ale robiliśmy wywiady z dziennikarzami i siedziałam w jakimś takim podziemiu nielegalnie w tym muzeum z dziennikarką, bo było bardzo zimno na ulicy, a nigdzie więcej nie wolno było się spotkać. No i tak siedzieliśmy i rozmawialiśmy, robiliśmy wywiad i ona nagle dostała telefon z redakcji, że odstąpił Putin. No i właśnie tak ta książka ma, że jakby w 17 roku jak się ukazała, no to jeszcze miałam, jeździłam z nią jeszcze na wschód i w Charkowie byłam i w Dnieprze byłam, to chyba po raz ostatni przed wojną. Takie były te wyjazdy, potem już było coraz mniej, no i teraz nie wiadomo kiedy znowu. Materia jest bardzo zaskakująca tutaj. To jest jakby taki fragment historii, którego naprawdę my w Polsce kompletnie nie znamy. Ale zanim będziemy mówić o Wilhelmie, to może przeczytasz fragment. Tak, przeczytam. Bo to też jest książka częściowo o Polsce, takich polskich inspiracjach habsburskich. Pierwszy raz widzę tą książkę po polsku, więc jeszcze się nie orientuję, co jest gdzie. Tutaj nie ma nazw rozdziałów, są tylko no, takie liczby, od którego roku do którego, bo tak naprawdę tam się toczy akcja od końca XIX wieku do teraz. No i ważne jest się nie zgubić w tym wszystkim, dlatego są właśnie liczby. 1917. Tego dnia miałam być w Kijowie, pisał w swoich pamiętnikach Wilhelm. Jestem więcej niż przekonany, że gdybym był w Kijowie tego historycznego dla Ukrainy dnia, wszystko potem potoczyłoby się inaczej. Jednak 20 marca 1917 roku, podczas proklamowania Centralnej Rady Ukrainy, Wilhelma w Kijowie nie było. Był Willi Reiner w miasteczku Baden pod Wiedniem, gdzie leczył kolejny nawrót gruźlicy. Surowy lekarz rodzinny nawet nie chciał słyszeć o jakimś wyjeździe w takim stanie, a z pewnością nie do ogarniętego rewolucją Kijowa. Kiedy jednak nadeszło zawiadomienie, że niemiecki cesarz Wilhelm II chce osobiście nagrodzić austriackiego arcyksięcia pruskim wojskowym orderem Krzyża Żelaznego pierwszego stopnia, lekarz zmiękł i obiecał puścić pacjenta na wręczenie odznaczenia, jednak nie wcześniej niż za 2 tygodnie. Na wieść o uznaniu niezależnego ukraińskiego państwa wszyscy Ukraińcy w austriackiej armii niezwykle się ucieszyli, a mój szwadron Ułanów urządził sobie wielką ucztę w Katłubiskach, opowiadał Wilhelm.
Osobiście wysłałam kaprala Nazarkiewicza do barona Kazimierza Kuszkowskiego, żeby baron pomógł kapralowi kupić dla moich Ukraińców 225 litrów piwa i 15 litrów rumu najwyższej jakości. Co do niemieckiego orderu, to wcale nie byłem zdziwiony. Wkrótce rozpoczęli marsz na Ukrainę. Chociaż wiedziałem, jaką politykę będą prowadzić na Ukrainie, jednak mimo wszystko cieszyłem się, że Ukrainę zajmą oni, a nie Austria. Z tej prostej przyczyny, że z Austrią przyszliby na Ukrainę Polacy, śmiercielni wrogowie ukraińskiego narodu. Tak też powiedziałem cesarzowi Wilhelmowi II podczas wręczania mi orderu. I powiedziałam, że będę nosił ten order z tych politycznych przyczyn, chociaż dotąd nigdy żadnych odznaczeń nie nosiłem, a miałem ich 5. Nosiłem tylko niebiesko-żółtą oznakę USS 1914, o co miano do mnie pretensje, na które odpowiadałem, że to nikogo nie powinno obchodzić. A wkrótce potem do Wilhelma zatelefonował jego kuzyn, świeżo upieczony cesarz Karol I von Habsburg, i zaproponował wspólną podróż po Galicji, żeby Ukraińcy zobaczyli w tym znak lojalności Habsburgów wobec Ukrainy. To była właśnie ta działalność, do której Wilhelm nadawał się najbardziej. Lubił podróżować, lubił robić na ludziach dobre wrażenie, a także i umiał. W odróżnieniu od zbyt nieśmiałego i zakompleksionego Karola, który zanim wypowiedział słowo, już się bał, że zostanie źle zrozumiany i przez to potem będą problemy. Na tle Karola Wilhelm wyglądał bardzo ujmująco. Wysoki, z efektownie zaczesanymi do tyłu blond włosami i erotycznym dołkiem w podbródku, wyprostowany w aureoli wojskowej sławy, ubrany w wyszywankę, na której kołnierzu widać było krople krwi, prawdziwej cesarskiej krwi, która pociekła z koniuszka ucha Wilhelma, kiedy przypadkowa kula przyleciała koło jego głowy. A było to tak. Wilhelm z żołnierzami jechał na podwodzie. Jeden z żołnierzy przypadkowo nie zabezpieczył karabinu i postawił go na podlodze lufą do góry. Kolba karabinu ześliznęła się i wpadła w dziurę w dnie wozu, uderzyła się o coś i karabin wystrzelił. Kula przeleciała w odległości milimetra od ucha Wilhelma i przedziurawiła jego czapkę, a kropla krwi z zadrapanego ucha spadła na wyszywankę. Więcej krwi nie było, ale Wilhelm pierwszy raz poczuł bliskość śmierci, własnej śmierci, bo do cudzy już się zdążył przyzwyczaić. Krew się nie sprała i Wilhelm najpierw chciał zmienić wyszywankę, ale potem uznał, że tę plamę można z powodzeniem demonstrować w pewnych okolicznościach, żeby wyglądać romantycznie. Właśnie tak też zrobił, skromnie idąc za Karolem i dając mu pierwszeństwo jako korowanemu monarsze. Karol niewyraźnie mamrotał pod nosem, że habsburskie wojska i odnowiona władza cesarska będą odnosić się do Ukraińców sprawiedliwie. Tłumacz zamiast sprawiedliwie powiedział jak należy, co razem z niepewnymi gestami, cichym głosem i skarbioną postawą Karola brzmiało raczej podejrzanie niż optymistycznie i przekonująco. Zdawało się, że Karol sam nie wierzy w to, co mówi. Od razu po skończeniu tej przemowy Wilhelm energicznie wystąpił do przodu. Lewą ręką poprawił nieposłuszną blond czuprynę i rzucił kilka po wojskowemu krótkich zdań o tym, że on, arcyksiąże, czuje się w duszy Ukraińcem, że był na froncie, gdzie dowodził ukraińskim pułkiem, że przez ten cały czas nie zdejmował wyszywanki, dotąd została na niej kropla krwi po zranieniu. Ta kropla krwi dla niego jest jak kalina, czerwona na białym, symbol ukraińskiej nadziei. Panienki wrzeszczały z zachwytu, poważne panny omdlewały od upału i niezbyt przyzwoitych marzeń. Mężczyźni mocno zaciskali pięści i wszyscy w tym uniesieniu wierzyli arcyksięcu, chcieli zrobić go swoim cesarzem, sprawiedliwym i przychylnym Ukraińcom, którzy tak dawno o tym marzyli i zasłużyli na to swoją olbrzymią pokorą i lojalnością wobec cesarskiej władzy. Zdawało im się, że Karol na habsburskim tronie to tylko jakieś tymczasowe nieporozumienie, które on sam sobie uświadamia i musi natychmiast naprawić, ustępując swego miejsca Wilhelmowi,
Od razu widać, że ten to prawdziwy władca i wódz, który będzie się sprawować znacznie lepiej. Nawet wygląda bez dwóch zdań efektowniej od Karola. To też ważne. Podróż dwóch Habsburgów po wschodniej Galicji trwała 2 miesiące. Lipiec i sierpień. Jeździli w dusznym wagonie od miasta do miasta, pili lemoniadę i przywiezione z Wiednia białe wino. Wino szybko się nagrzewało i na każdej stacji służący biegali szukać głębokiej studni, z której nabierali do beczki lodowatej wody, żeby je ochłodzić. Wieczorami Wilhelm i Karol grali w preferansa, palili i byli dumni z siebie i wagi swojej misji. Pierwszy raz obydwaj czuli się jak niegrzeczni chłopcy, które wydostali się spod kurateli rodziców i bawili się w niezależność jako poważni mężowie stanu, zajęci wypełnianiem ważnej misji. Obaj byli dandysami i niemałą przyjemność sprawiał im proces wyboru garderoby. Karol uczył się od Wilhelma mówić wyraźnie i krótko, zapamiętał nawet kilka ukraińskich słów, przestał się kulić i jąkać podczas występów i nawet ostrzygł się jak Wilhelm. Chociaż jego rzadkie kasztanowe włosy nawet w przybliżeniu nie wyglądali tak efektownie jak gęsta, jasna czupryna kuzyna. Ta podróż służyła umocnieniu autorytetu nowego cesarza Karola wśród Ukraińców. Jednak całkiem możliwe, że w pamięci widzów częściej pozostała niewstydliwość i niewyraźność postawy czynnego cesarza, a wspomnienie o niebieskich oczach, energicznej gestykulacji i o zaplamionej krwią wyszywance dzielnego arcyksięcia, a także i o tym, jak dobrze Wilhelm mówił po ukraińsku. Po kilku tygodniach Karol wezwał Wilhelma, żeby przekonać go do zapoznania się z metropolitą Andrzejem Szeptyckim. Wilhelm się wahał. Wiedział, jeśli teraz nie potrafi zrobić dobrego wrażenia na metropolicie, to jego ukraińskie plany wezmą w łeb. Wiedział, że plotki o jego życiu osobistym i orientacji seksualnej już dotarły do Szeptyckiego, który dość długo przebywał w rosyjskim więzieniu i dopiero teraz wracał do Lwowa. Wilhelm starannie przygotowywał się do spotkania, ale do ostatniej chwili nie zdecydował, jaką rolę ma zagrać. Przestrzegającego prawa pomocnika panującego cesarza, czy ambitnego arcyksięcia, który ma plany objęcia własnego tronu. W końcu postanowił nie określać niczego z góry, a zdecydować stosownie do sytuacji. Tego wrześniowego dnia na lwowskim dworcu panowało ożywienie. Zdawało się, że na spotkanie metropolity wyszło całe miasto, przynajmniej część ukraińska, chociaż nikt nie podawał oficjalnej informacji o jego przybyciu. Ale tacy już byli lwowscy Ukraińcy, potrafili wyczytywać wiadomości pomiędzy wierszami w gazetach, a także jakimś tajemnym sposobem rozgłaszać je w swoim środowisku. To zawsze okazywało się skuteczne. Wilhelm przyjechał na lwowski dworzec w ukwieconym automobilu i jako jeden z pierwszych przywitał Szeptyckiego jeszcze na peronie. Zwrócił się do metropolity po ukraińsku. Obecni Ukraińcy z zachwytem klaskali w dłonie i szeptali między sobą. Do Wilhelma dolatywały fragmenty zdań. Nasz cesarz ukraiński. Szeptycki przywitał Wilhelma po niemiecku. Obaj mieli niebieskie oczy. Nogi metropolity w tamtym czasie jeszcze nie były unieruchomione, jednak artretyzm już dawał mu się w znaki i Szeptycki dość zauważalnie kulał. Mimo to wyglądał potężnie. Włosy jeszcze mu nie posiwiały i układały się wokół twarzy i brody zadbanymi pasmami. W oficjalnej ceremonii powitania metropolity po powrocie z rosyjskiej niewoli on i Wilhelm już we dwóch jechali z dworca do pokoju Szeptyckiego na górze świętego Jura. Przy obiedzie najpierw długo rozmawiali o epidemii tyfusu na frontach. Obu im sądzone było się z nią zmierzyć. Szeptycki już przeszedł tę straszną chorobę w młodości, dawno temu, przed samym złożeniem ślubów, jak jeszcze Wilhelma nie było na świecie. A Wilhelmowi przyjdzie zachorować na tyfus pod koniec wojny, za 3 lata. Metropolita powiedział mu, że w czasie choroby
męczyły go silne napady głodu. Jednak nie pozwalano mu jeść, bo po jedzeniu chorym zawsze się pogarszało. I oto pewnego razu, kiedy siostra opiekunka odeszła, schwycił z talerza sznycel, który przyniesiono siostrze na obiad i zjadł. Później oczywiście znacznie mu się pogorszyło, gorączka podnosiła się do 40 stopni i jego matka dzień i noc klęczała przy łóżku chorego syna i modliła się, żeby przeżył. To był ostatni, najcięższy napad choroby. Później Andrzej jeszcze długo nie mógł jeść mięsa, a sznyclów unika do dzisiaj. Rozmawiali jak wielu w tamtym czasie o nowych metodach leczenia tyfusu, o ludziach, którzy przeżyli, o tym, jakie dziwaczne wizje zdarzają się chorym w czasie gorączki. Wilhelm opowiedział Szeptyckiemu, że nie tak dawno był w Wiedniu na wykładzie pewnego bardzo modnego teraz lekarza Zygmunta Freuda. I ten opowiedział, że sny i widzenia można tłumaczyć, odkrywając w nich ukryte, a nawet nieświadome ludzkie pragnienia i pożądania. Szeptycki uważnie słuchał. Rozmowa trwała przy obiedzie. Metropolita podziękował Wilhelmowi za pomoc w uwolnieniu go z niewoli. Wilhelm słuchał, skromnie spuściwszy oczy i słusznie zaznaczył, że to uwięzienie mogłoby się skończyć wcześniej, gdyby społeczeństwo aktywniej walczyło o uwolnienie metropolity. Wtedy nie trzeba byłoby z nim czekać do rewolucji lutowej w Rosji. Od pierwszych chwil znajomości Wilhelm wiedział, że znajdzie z tym człowiekiem wspólny język. Szeptycki miał podobne poglądy na ukraińską politykę. Chciał, żeby jego krajem rządził oświecony europejski monarcha, który umiałby powstrzymać i polską, i rosyjską presję. Obydwaj ci sąsiedzi uważają Ukrainę za swoje terytorium i w tym tkwi największe niebezpieczeństwo dla przyszłego, niepodległego kraju. Polski arystokrata i wychowany na polskiego króla, austriacki arcyksiąże rozmawiali po ukraińsku i budowali plany odłączenia Ukrainy jako niezależnego królestwa od Austrii i Polski. I nie wiedzieli, że te plany wtedy były realne tak jak nigdy wcześniej i tak jak nigdy później. Dziękuję. No właśnie. Wilhelm, kiedy czytamy tę książkę, dopiero w pewnym momencie staje się głównym bohaterem, bo tam jest bardzo dużo rozmaitych planów czasowych. Jesteśmy w roku 2001, 90, którymś, 84. To jest taka mozaika, więc dopiero, myślę, że w połowie książki nagle ten Wilhelm, dopiero widzimy, zwłaszcza, że nie znamy tej materii historycznej. Przede wszystkim powiedz, jak Wilhelm Habsburg stał się Wasylem Wyszywanym? To właśnie się odbyło w Polsce, bo jego ojciec, który był też arcyksięcem habsburskim, w pewnym momencie dostał spadek i ten spadek to był taki niewielki majątek w Żywcu, gdzie właśnie była taki upadły browar stał i to właśnie ten sam browar, który do tej pory częściowo należy Habsburgom, czyli zachowali tą własność. I ten ojciec Wilhelma, Karol się nazywał, on stwierdził, no jakby to Wilhelm się urodził w roku 1895, no i wtedy już było wiadomo, że jakby imperia habsburska nie potrwa zbyt długo. Nie było też jakby żadnej szansy, żeby ktoś z tej rodziny został cesarzem, bo było za dużo tych arcyksięcy i tylko jeden mógł zostać cesarzem. Więc jego ojciec miał taki bardzo sprytny plan. On stwierdził, że rodzina wyjeżdża do Polski, bo oni wszyscy się urodzili, dzieci się urodzili poza Polską. I wtedy jakby oni w Polsce będą wychowywani na profesjonalnych polityków. Czyli po rozpadzie imperium ktoś miał zostać królem polskim, no bo wiadomo, że będzie na pewno monarchia w Polsce i będą potrzebowali jakiegoś porządnego monarcha. No a kto może być lepszy, jak wychowany na monarcha Habsburg? Wtedy to będzie prawidłowe takie królestwo polskie. I rzeczywiście było ich pięcioro dzieci, Wilhelm był najmłodszy. I jakby każdy został w swój sposób przygotowany na to. Córki zostały wydane za mąż, za Radziwiłłów, no i jakichś tam innych.
Mimo, że to był mezalians, oczywiście oni musieli się wyrzec swojego prawa na ewentualnego na tron habsburski, ale zostały tutaj, no gdyby coś. No i właśnie synowie wszyscy musieli się nauczyć polskiego, który nie był, niby Habsburgowie mówili w wielu językach monarchii, ale po polsku raczej rzadko. Więc oni wszyscy świetnie mówili po polsku, też dostali wykształcenie tutaj. No a Wilhelm jako najmłodszy był trudnym dzieckiem. Nie wystarczy, że był biseksualnym, dlaczego? Właśnie dlatego nie jest ta historia znana ani u nas, ani u was, ani też w Austrii, bo on został kompletnie wyparty z rodzinnej historii. No i na dodatek to jeszcze zamiast tego, żeby się skupić na tym polskim, jakby swoim projekcie, to jeszcze jako dziecko bawił się z ukraińskimi dziećmi i na tyle się zapasjonował językiem, kulturą, że uciekł z domu jako nastolatek i pojechał do Huculów. To taki prawdziwy fragment z jego biografii. Cała Polska go szukała, bo to po prostu straszny jakiś skandal. I on tam spędził jakiś czas, poznał jakichś ludzi tam i oczywiście jakiś też Ukraińców zaangażowanych w walkę o niepodległość. No i chyba wtedy jakby zaczął mieć swój plan. To oczywiście taki podobny do planu ojca, ale właśnie nauczył się ukraińskiego. Ale myślał, że będzie królem ukraińskim? Królem ukraińskim? No właśnie, on najpierw po prostu się pasjonował tym wszystkim. Nawet pisał wiersze po ukraińsku, absolutnie bezbłędne ukraińskie. Wiersze są takie dosyć beznadziejne, ale ukraiński był bardzo fajny. No i oczywiście spotykał się, no właśnie tak jak, dlaczego przeczytam ten fragment szeptyckim, idea tego, żeby on został właśnie takim królem galicyjskim, nie ukraińskim, należała nie tak do niego, jak do monarchistów ukraińskich, bo on był bardzo lubiony przez dużo wpływowych osób ukraińskich, bo oni też mieli podobną wizję jak jego ojciec, że po upadku monarchii, no to raczej by jakiś przydałoby zrobić monarchię galicyjską. No i wcale by nie był to taki zły plan, moim zdaniem, dużo lepszy od tego, co się naprawdę wydarzyło. I on nawet był zatrudniony w ostatnim rzędzie ukraińskim z petlurą właśnie. Wtedy miał uciekać do Polski, ale jakby tak bardzo nieostrożnie dał taki wywiad, swój ostatni publiczny wywiad, w którym opowiedział się po stronie ukraińskiej. No i to była już kompletna porażka polityczna, bo rodzina się wyrzekła od niego, bo oni zostali w Polsce, no i Piłsudski im powiedział, że no, albo majątki, albo takie poglądy polityczne syna, no i jakby został odcięty od statków rodzinnych, od kontaktu, nie widział się z ojcem do samej jego śmierci. No i jakby został takim po prostu bezdomnym, nie? No bo wyklęty Habsburg. Tak, bo w Ukrainie nie mógł zostać, bo została oddana do Rosji. Nawet w tej części polskiej to też nie za bardzo, no bo był przeciwko Polakom, uważał ich za największych wrogów Ukraińców. No i jakby do Austrii nie za bardzo mógł wrócić, bo jakby republika, która powstała w Austrii, pozbawiła Habsburgów obywatelstwa i tylko nielegalnie tam mogą mieszkać. Nie miał żadnych środków finansowych, więc jeździł po prostu po rodzinie. Pojechał do Habsburgów, do Hiszpanii, tam pomieszkał jakiś czas, potem we Francji. Został takim oszustem normalnym, który pożyczał pieniędzy i ich nie oddawał. Potem w czasie II wojny światowej wrócił do Wiednia i nawet współpracował z wywiadami, z angielskimi. No właśnie, ale jest jednak fragment, że on jednak no, z nazizmem miał coś wspólnego w jego biografii. No był jakoś zafascynowany Hitlerem. Nie był. Nie, właśnie on jakby jego, on miał taką jedną linię w życiu, on zawsze był za tym, żeby powstało państwo niezależne na Ukrainie. Przy czym on był na tyle idealistyczny, że nawet mu nie chodziło wyłącznie o to, żeby on miał rządzić tym państwem. I był taki bardzo wzruszający moment w jego biografii, kiedy w czasie tych walk we Lwowie w 18 roku on oddał swój szwadron austriacki
Ukraińcom, żeby walczyli przeciwko Polakom. I wtedy faktycznie przekreślił swoją przyszłość taką polityczną, bo został kompletnie bez państwa, bez wojska, bez niczego. Ale on stwierdził, że taki krok jest ważniejszy od tego, żeby własne polityczne ambicje popierać. Więc dla niego to było najważniejsze. On dlatego współpracował z tymi wywiadami, że właśnie przez Ukraińców, przez OUN, ukraińskich nacjonalistów, które współpracowali z wywiadami na Zachodzie, żeby jednak tą część zachodnią Ukrainy w jakiś sposób odłączyć od Związku Radzieckiego. I to był taki jego pomysł. Właśnie za to zginął w sumie. No właśnie, z tą jego śmiercią nic nie wiadomo, nie ma nic pewnego, prawda? Znaczy, czy to jest... Zawieszasz tutaj, znaczy śmierć Mogę jest... Mogę przeczytać, jak chcecie. Nie, nie, znaczy powiedz, powiedz, no bo to są rzeczy niesprawdzone. Nie wiadomo, gdzie jest, gdzie on leży, prawda? Jest kilka wersji tej śmierci. No właśnie to dla mnie było takim punktem wyjściowym, bo jakby zaczęli krążyć o nim takie legendy, bo oczywiście nie znaliśmy o tym w czasach radzieckich. To był kompletnie wyparty fragment historii, wszystko co dotyczyło Habsburgów swoją drogą, ale takich postaci to oczywiście. No a on jeszcze skończył tak, że został porwany w Wiedniu na ulicy przez Rosjan i jakby ostatnie co wiemy o nim to to, że jakby są protokoły jego przesłuchań KGB, no i został skazany na 15 lat lagrów. No, wtedy jeszcze był kompletnie nie starym człowiekiem, ale miał gruźnicę. Taką, no miał już od jakiegoś czasu, nie było to jakby groźne, żył z tym. No i najprawdopodobniej po prostu zginął w tych warunkach, albo jeszcze w więzieniu, albo już w lagrach, nie wiadomo. Czyli jest po prostu zaświadczenie jego śmierci i tyle. Ale oczywiście w latach 90., kiedy w ogóle zaczęto mówić o nim, a zaczęli o nim mówić najpierw właśnie te ludzie z organizacji ukraińskich nacjonalistów, które przeżyli i które z nim mieli wspólne jakieś kontakty, zaczęto od takich artykułów w gazetach i właśnie czytałam to i fascynowało mnie, że ktoś taki był w ogóle w historii ukraińskiej. No i wtedy, jak to zawsze bywa w takich historiach, zaczęto mówić o tym, a on nie zginął w tych lagrach. To zaświadczenie o śmierci jest fałszywe. Ktoś go widział tam. Jakiś tam dysydent ukraiński mówił, tak, ja byłem z nim, oczywiście razem jedliśmy tą balandę, a potem poszliśmy tam na tą Syberię i on tam został, on przeżył, on w ogóle może jeszcze wrócić. I tak to było w 90-tych latach dosyć popularne, że tak, a może wróci jeszcze ten król ukraiński, będziemy tu mieć monarchię. No i tak mi się to wydawało takie fajne, nie? Że to takie właśnie literackie, że kompletnie pasuje do Habsburgów, pasuje do powieści. No i wtedy jakby zaczęłam w tym kierunku myśleć, że może warto taką książkę zrobić. Ale tak naprawdę to nie jest książka o nim, czyli on jest jednym tylko z bohaterów, tak jak mówisz, bo to tak dla mnie to jest książka o Lwowie w ogóle. No właśnie, o Lwowie. Bo to jest jakby główny bohater tej książki i przemawia przez te wiele postaci, wiele planów, wiele takich historycznych szczegółów, bo chciało mi się stworzyć właśnie taką powieść, której tak naprawdę nie da się odnaleźć w archiwach, bo jak się czyta o Lwowie, to się czyta tak bardzo precyzyjnie. Po polsku się czyta o polskim Lwowie, po ukraińsku się czyta o ukraińskim Lwowie, po niemiecku się czyta o austriackim Lwowie. I gdzieś pomiędzy tym wszystkim są Żydzi, ale każdy z nich ma kompletnie inną wizję tego Lwowa i po prostu tego się nie da połączyć. Takie wrażenie, że to po prostu były jakieś getta, nikt się z kim nie spotykał i w ogóle nie było żadnej wspólnej przestrzeni. I tak oczywiście nie mogło być. To są takie stworzone wizje tego miasta. I chciałam stworzyć inną, taką bardziej, która mi się wydaje byłaby
podobna do prawdziwej, no bo te ludzie mieszkali na tej samej ulicy. Oni nie mogli być tak odseparowani od siebie. No i właśnie chciało mi się stworzyć też takie postacie, które były zaangażowane w te różne konteksty kulturalne. I też chciało mi się bardzo stworzyć coś już kompletnie nieprawdopodobnego czy niemożliwego, żeby te ludzie przeżyli radziecką okupację i żeby jednak był taki ciąg dalszy. Nie? No bo jest taka nostalgia w literaturze ukraińskiej za tym, żeby taką powieść rodzinną tworzyć. I to jest bardzo trudne, bo przeważnie te powieści rodzinne się urywają w kontekście tej czy innej wojny i nie da się w kontekście jednej rodziny mieć taki ciąg dalszy. I szczególnie, żeby to jeszcze była rodzina jakby taka ukraińska, inteligentna, mieszkająca w mieście i w ogóle nikt nie stał skazany, nie zniszczony i tak dalej. No i powiedziałam sobie, że coś takiego stworzę przynajmniej w powieści. No właśnie, bo na początku nie wiemy, jakie jest połączenie między tymi postaciami, bo właśnie jesteśmy w różnych rzeczywistościach, w różnych latach. Dużo jest kobiet, to też jest, no właśnie, wydobywasz te kobiety i kobiece historie, kobiecy punkt widzenia. Bo wydawałoby się, że Wilhelm to jest sprawa bardzo męska, znaczy w tym sensie, że jest perspektywa. A ty dajesz te boczne, równie ważne postacie, ale potem dopiero orientujemy się, no, że jest ciągłość. Znaczy, że to jest wszystko związane, te postacie są związane z Wilhelmem. I to już jest fikcja, prawda? Czy nie? Czy te inne postacie też są jakoś... To jest właśnie taka książka pół na pół. Połowa jest fikcją kompletną, a połowa jest właśnie taką historyczną, powieścią historyczną, bardzo taką klasyczną. I tak to miało być, no bo nie ma sensu robić fikcję historyczną z materiału, którego i tak nikt nie zna, bo wtedy to nie ma sensu. I właśnie chciało mi się o tym opowiedzieć tak, jak to było, tak jak o tym się dowiedziałam, bo też bardzo trudno się szukało materiału o nim. No i rzeczywiście chciało mi się nie tylko stworzyć taki świat, w którym Polacy, Ukraińcy, Austriacy i Żydzi mieszkają obok siebie i się znają, się spotykają i rozmawiają, a też, żeby to był też taki świat, w którym kobiety byłyby widoczne, żeby one istniały, a nie tylko były w kuchni na zapleczu. I to było chyba jeszcze bardziej trudne niż szukanie materiałów historycznych o Szywanym, bo były co prawda jakieś memuary, jakieś wspomnienia kobiet, takich bardziej znanych, tak jak Larysa Kruszelnicka czy inne postaci. Ale zaskakujące w tych memuarach było to, że te kobiety kompletnie nie mówili o sobie. Oni mówili o tak zwanych rzeczach ważnych, które i tak znamy z historii, że tak, wtedy była wojna i trzeba było walczyć, a wtedy nie było wojny, ale też trzeba było walczyć i cały czas było coś ważniejszego od nich. I w związku z tym z tych memuarów kompletnie nie dało się dowiedzieć czegoś, jakichś szczegółów o tym czasach, jak żyli w ogóle, co jedli, w czym, co się ubierali, jak się nazywały, nie wiem, sportowe jakieś kluby, nie, to właśnie Sokół wtedy we Lwowie, tam nawet jest opisany jakiś mecz futbolowy. Tych wszystkich szczegółów mi bardzo brakowało, a bez nich nie da się stworzyć powieści, więc ja musiałam się udać do takiego chwytu, że czytam memuary napisane przez mężczyzn i przerabiałam ich na opowieści kobiece, no bo w opowieściach mężczyzn było bardzo dużo takich detali. Oni się nie bali w swoim życiu codziennym, na szczęście. Natomiast właśnie kobiety zawsze zabierali siebie z opowieści i pisali tylko o tym, co ich otaczało. A czy nie pisali o seksie? Bo u ciebie jest dużo tutaj właśnie seksu, ale takiego z punktu widzenia kobiet właśnie. No niestety nie. Nie, czyli to jest jakby to, co ty dopowiadałaś, czego nie było w tych... To już musiałam dorobić, tak. No bo też właśnie taka jest tradycja, że o tym się nie pisze, o tym się nie mówi, o tym w ogóle się nie myśli, tak nie istnieje.
No i te różne stereotypy to musiałam łamać, żeby to było jakoś bardziej prawdopodobne wtedy. No jest tu też na przykład cesarzowa Sisi. Bardzo ciekawa zresztą historia tej postaci żony Franciszka Józefa. No tak, nie odpuściła mnie ta Sisi, bo tutaj jakoś nie mogłam za dużo o niej pisać, bo ona kompletnie jest z innej bajki. Ale jest tak rzeczywiście wspaniała postać, że ja potem skusiłam się w czasie pandemii i napisałam o niej 3 kryminały, takie retro. I tam ona te różne śledztwa prowadzi i oczywiście ma fryzjerkę ze Lwowa, która jej pomaga. Taką miałam zabawę w czasie tego. Ale to już wyszło? Czy... Pierwsze wyszło, no a 2 następne to czekają końca wojny. Ale widzisz, to ciekawe, bo ja z tej książki właśnie Sisi pojawia się w małym fragmencie, ale dla mnie to był bardzo istotny fragment, bardzo istotna postać. Ona jest super, ona jest bardzo fajna. Też kompletnie niedoceniona, no bo zawsze ją znamy jak taką maskotkę, ale ona była bardzo sensowna. Że układała się mięsem. Bo ona znała mnóstwo języków, czytała po grecku, nie mówiła, tłumaczyła nawet na grecki, napisała mnóstwo wierszy, była bardzo wykształconą i kompletnie niepasującą do swojego czasu, tak inaczej myślącą, bardzo fajną postacią zresztą, o której niedużo też jest fajnych książek, przeważna jest właśnie taka tradycja opowiadania o niej jako takiej. Marilyn Monroe tego czasu, a ona zupełnie była inna i właśnie dlatego tam postać mnie też tak zafascynowała. Ale jeszcze wracając do tej materii historycznej, no bo to jest trudna sprawa w tym sensie, że właśnie są źródła takie, są te punkty widzenia. Jesteśmy na przecięciu różnych punktów widzenia właśnie polskim, radzieckim. To jest bardzo takie, można powiedzieć, no splot, który może być wybuchowy w tym sensie, że no tutaj dotykasz tych różnych przecięć, które są powodem rozmaitych, były i dzisiaj też są, znaczy w ukryciu, ale że to są te momenty, które mogą być jakoś różnie odbierane. Czy miałaś już takie poczucie, że ta książka właśnie może powodować coś takiego, czy... Cały czas, bo w wydaniu niemieckim stwierdziło wydawnictwo, lektorka i tłumaczka, że za dużo jest tam takich nieznanych, nie wiem, słów, terminów, wydarzeń z historii ukraińskiej i oni zrobili taki słownik, nie wiem, na końcu i w tym słowniku pojawia się słowo Bandera. No i rzeczywiście nawet jak ktoś nie czytał książki, no to zerknął tam, no i pierwsze pytanie to zawsze jest jakby, czy pani napisała książkę o Banderze i w ogóle jak to jest z tym nacjonalizmem ukraińskim, no i wtedy muszę to tłumaczyć, jak to było. I no właśnie jest tam strasznie dużo takich skomplikowanych rzeczy, które kompletnie łamią też na przykład ten wizerunek Ukrainy, który jest w Niemczech, bo on jest w ciągu dalszym taki postradziecki, nie? Że postrzegana jest Ukraina w takim cieniu Rosji, że to jest jakiś taki kawałek, który się odłomił, no i nie wiadomo po co w sumie, bo jakby dużo byłoby spokojniej, żeby tam został, czy powrócił, czy dlaczego to w ogóle tak jest. No i właśnie dlatego wydaje mi się ważne mówienie i pisanie o tych tematach, żeby jednak wyjaśnić, że ta kreacja mitu historycznego, którą wszyscy znamy z radzieckich czasów i która nadal trwa dla czegoś na Zachodzie, bo u nas już na szczęście nie, to trzeba już usuwać powoli, bo ile jeszcze będziemy musieli się tłumaczyć z tego, że istniejemy. Tak, czas tutaj płynie. Chciałam jeszcze Państwu oddać głos, bo tu jest, myślę, dużo tematów. Ta książka dosyć niedawno się ukazała, także ona jeszcze, myślę, że w Polsce będzie czytana, bo rzeczywiście też po prostu to jest taka wielka panorama. No, to jest, przenosimy się i w czasie, i w przestrzeni, i ze Lwowa, i do Wiednia, i w różne miejsca, więc rzeczywiście jest to ogromny nawet materiał. Na Zaporożu jest część. On był, Wilhelm był na Zaporożu, na Sicy,
Był bardzo popularny, bo on właśnie na końcu I wojny światowej ten jego kuzyn, z którym tutaj podróżuje, stwierdził, że trzeba jakoś wzmacniać dalej pałace Habsburgów i stworzył taką sotnię, to się nazywała, Wilhelm, bo taka właśnie była polska i była ukraińska, no i tą ukraińską zarządzał Wilhelm i on przyjechał przez całą Ukrainę i stał się strasznie popularny, bo on się bardzo różnił od tych wszystkich innych takich przywódców, że tak powiem, którzy przyjeżdżali, żeby zabrać coś u miejscowego ludu. No i oczywiście nie byli lubiani, a on przyjeżdżał i pierwsze co robił, na przykład jakąś tam wioskę przyjechał, tam się zakwaterowali i pierwsze co robił, to otwierał szkołę. I posyłał tych swoich, no bo wszystkie żołnierze, no to były po jakichś gimnazjach austriackich, mieli dobre wykształcenie, no i zaczynali nie od walki, a od tego, żeby uczyć dzieci. Potem drugie, co robił, to stwarzał tam teatr. Na przykład w Zaporożu to on stworzył teatr. No i właśnie dlatego on był strasznie popularny, no bo wszyscy w nim widzieli jakąś taką normalność, nie? Że teraz przyjdzie ten Habsburg i znowu będzie jakiś spokój i będą teatry, szkoły, a nie ten cały jakiś chaos, który powstał w tym 18 roku. Więc na Zaporożu to była taka duża, wielka uczta, w której on tam siedział za takim dużym stołem i potem zaczęli go nosić na rękach kozacy ukraińscy, na tyle fajnie im poszło z nim. Czy on jest taką postacią właśnie historycznie opracowaną, czy ma biografię, czy właśnie gdzie są te źródła nim? Bo mówiłaś przed spotkaniem, że stał się dopiero niedawno popularny w Ukrainie, ale że nawet opera jeszcze nie, jeszcze nie stał się. On jest tak samo zapomniany. Jedyne, co jest takie najlepsze źródło o nim, to jest książka Timothy'ego Snydera, takiego amerykańskiego historyka. Którego teraz czytamy, bo ma fascynujące, znaczy fantastycznie opowiada o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie. Od zawsze fantastycznie opowiada o tym, co się dzieje w Europie wschodniej, środkowej. I on właśnie napisał dawno temu tą książkę, która się nazywa The Red Prince. I na pewno jest po polsku. No i on chyba najbardziej zebrał takich źródeł z zachodniej strony, a po ukraińsku to właśnie jest chyba jedna monografia tylko, w której są zebrane jakieś o nim takie wyrywkowe wiadomości. No i wszystko, co jest, więc to było takie bardzo szkoda, że mało zostało tak materiałów o nim. No i właśnie teraz po ukazaniu się książki to trochę jakoś ruszyło. I to już ci opowiadałam, że nawet powstała opera Wasyl Wyszywany w Charkowie, była premiera. No i jestem bardzo ciekawa, jak tam, czy będzie jakiś tour Europą z tą operą. Sergiej Żadan napisał libretto, więc może... Ciekawe, że on napisał libretto. No ale pasowało mu, bo on też był w Charkowie i to jest jakby też taka postać... Postać, która dla Ukraińców jakby jest bardzo symboliczna, bo to różni, nie różni, a tylko jakby objednawcza, no bo zawsze mamy taką, mieliśmy jakby taką trochę kłótnią, że co ma połączyć ten kraj taki zregionalizowany, nie? Że każda miejscowość jest inna i właśnie to zapoznanie się z historią, która łączy Ukrainę z Zachodem, a nie tylko cały czas z tą Rosją i z tymi wydarzeniami tragicznymi, to jest właśnie takie budujące i to jest takie fajne, symboliczne, że właśnie jest coś takiego i że były takie postacie, które rzeczywiście w ten sposób swoją kształtowali identyczność. No i też oczywiście to, że to jest takie bardzo współczesne wyobrażenie Wilhelma o tym, że można się przyznać do czegoś, w czym się nie było urodzonym, nie? No bo no jak to? Przecież jak jestem urodzoną Ukrainką, no to nie mogę się nagle poczuć, nie wiem, Niemką czy Polką. A on stwierdził, że może, że wolno mu. I to mi się strasznie w nim podoba. To jest na tyle taka otwartość do świata, taka wolność, takie prawdziwe poczucie, że ja jestem tym, kto decyduje o moim życiu, o moich poglądach, o tym, kim jestem, czym jestem. I to jest strasznie fajne. Tak, no, taka wybrana tożsamość z miłości do Ukrainy.
Zapraszam, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos. Nic tu za bardzo nie widać, ale też nie widzę. Więc jeśli nie widać, nie widzę żadnych głosów, to tylko zauważę, co żeśmy zupełnie się nie umawiały, ale ubrałyśmy się na zielono. I to jest kolor nadziei, więc myślę, że to dotyczy przyszłości. No to następnym razem też będziemy na zielono. Na zielono, tak. Bo też wszyscy żyjemy lękami teraz i też rozmawiałyśmy o Lwowie właśnie, w którym właśnie instrukcje w razie... Napisała do mnie wczoraj znajoma, która miała stypendium w Stanach i wróciła z dzieckiem i z mężem do Lwowa i przyszła z dzieckiem do przedszkola, bo to jest jeszcze maluch. I pierwsze, co dostała od wychowawczyni, to taką instrukcję, jak przygotować dziecko do wojny atomowej. No i tak na dzień dobry. No właśnie, no właśnie. Ale kończymy jednak z nadzieją. Kończymy z nadzieją. No tak, mieliśmy wczoraj fajny dzień. Wszyscy oglądaliśmy tak. Skończoność. Fajne fajerwerki. No i miejmy nadzieję, że tak będzie trwało teraz. No, i się to skończy szybko i dobrze. I wrócimy. Tak. Chwała Ukrainie. Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy.